Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam cię, widzę bardzo serdecznie, jestem oczywiście CROXY i Jezus Maria, jakież tu pierwsze otwarcie wleciało, no dwa talony, zajebiście stary, no jeszcze tutaj mamy rękawiczki. No przypomnę ci oczywiście, że Boreal Boys Case, no według mnie jest to po prostu skrzynka niepodważalnie cudowna, jeśli chodzi o bitwy na tym trybie Joker. No, no zobacz, no trzy skrzynki stary, trzy talony Tiger Tooth, no przecież to mówi samo za siebie. Jeszcze tutaj dwa talony dla wuja, rękawiczki za dwa koła, no żyć nie umierać. Naprawdę ta skrzynka po raz kolejny podtrzymuje moje zdanie, że jest to naprawdę jedna z lepszych skrzynek na trybie Joker na bitwy. No i zobacz, no 562 zł, jedna taka skrzynka kosztowała, a w tej bitwie, no już, no myślę, że z 15 tysięcy będzie. No i zobaczmy, ostatnie otwarcie, no i tu się nic złego już nie wydarzy. No dla wuja tutaj oczywiście wszystko ląduje, 15 tysięcy złotych. Witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku z CSGO Skinsa. Ja jeszcze sobie wypłaciłem taką piękną kosę Kukri na Blue Steel, bo stwierdziłem, że no jeszcze nie miałem noża Kukri, a wyszedł on już jakiś czas temu, więc mówię, wypłacę sobie, bo dlaczego by nie? Więc sobie od razu zaakceptuję ofertę wymiany na telefonie. Jak ty chcesz wygrać skina, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz na Discorda, dąż, no i oczywiście użyj kod CSGO Skinsa, jak osobą pełnoletnią jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście zielonym plusikiem, tak kontrolacyjny, wpisujesz kod CROXY przez 2x, o tutaj, w tym miejscu, no i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty dostajesz i skrzyneczkę Star za free. Kukri już u mnie w ekwipunku, więc zobaczymy, jak będzie się z nim biegało, bo, no powiem wam, że jestem bardzo ciekaw tego noża. 1400 zł, taki fajny nożyk do mojego ekwipunku, no i co, no 17 koła, no tyle mamy oczywiście na dalszy giercowanie na dzisiejszym filmie. Dawno w Gemstone nie wjeżdżałem tak normalnie, nie żadne, że tak powiem, podboostowane, nie żadne tryby Joker, normalnie w skrzynki Gemstone wjeżdżamy sobie. Również ci przypomnę, stary, że na Discordzie czekają na ciebie 3 giveawaye na kanale Ustrzelski. Na nowy starczy, że klikniesz reakcję i do nich już możesz sobie dołączyć całkowicie za free, więc zapraszam cię na Discorda, bo będzie taki więcej giveaway i jak będzie fajna aktywność, jak będziecie się udzielać na Discordzie, no to pomyślimy nad jakimiś grubszymi giveawayami, więc dołączajcie, dawajcie znać oczywiście, co o tym myślicie. No a my tutaj ewidentnie, no, zaspaliśmy chyba w tej bitwie, 5800. Nie jest to bitwa aż na tak duży minus, znaczy, no 1000 zł, no jest to spory pieniądz, tak, trzeba sobie powiedzieć. No ale, no, overall mam nadzieję, że ta skrzynia, no w tym momencie się poprawi, tak. Podejście numero uno, zobaczmy, jak ta skrzynia Gemstone teraz się zaprezentuje. No zaczynamy, no powiedzmy sobie szczerze, no bardzo słabo, 526 zł, no najgorszy nóż możliwy do trafienia w tej skrzyni, no obok tej nawajki zaraz, no dwa najgorsze itemy, które po raz kolejny nam tutaj spadają, no i chociaż jest ten Huntsman, tak, który jakoś nam pozwala delikatnie nawet zarobić na tej bitwie, no ale overall, no 1000 zł zarobiliśmy jakoś z tej bitwy, no 1000 straciliśmy na poprzedniej, no to jesteśmy na zero. No to jak mawia oczywiście słynne powiedzenie, do 3 razy sztuka. Spróbujmy po raz trzeci tą skrzynię Gemstone w tej bitwie w sztukach 4, no i zaczynamy lepiej, tak? Zaczynamy nożem za 1500, mój przeciwnik za 1000, no mimo iż jest to nawaja, no to nożyk kosztuje swoje, tak? Zobaczmy, tutaj znowu ten Falcon dla nas, w stat tracku tym razem 1600, no tutaj nawajka, więc słabiutko. No i ostatnia skrzynia, zobaczmy, mamy naprawdę minimalną przewagę 50 zł, no i niestety, no, no powiem tak, no, no coś się ewidentnie zepsuło, nożyk tutaj za 3000 prawie, bajonecik, bardzo ładny bajonet, trzeba sobie powiedzieć, no no niestety, bitwa przegrana, więc trzeba spróbować sobie może te Supreme Knife, dawno też, kurczę, mam wrażenie, nie wjeżdżałem w te skrzynie, więc 5 takich i zobaczmy, jak z nich będzie lecieć. No powiem wam, no chyba każdy zna moją, że tak powiem, opinię o zwykłych skrzynkach z nożami. No, no nikt nie muszę chyba tutaj przytaczać. No ale właśnie, zobaczmy, jak tutaj te noże Supreme sobie dadzą radę. Na bitwach to jeszcze okej, okay, no ale normalnie tak otwierać te skrzynki z nożami, normalne to też, no. No nie jestem tego fanem, tak? Zobaczmy, 3 skrzynki. Oj, tutaj Huntsman. No, no, no. Na szczęście tylko 800 zł. Oj, tutaj, no szczerze. No, przegrywamy? Nie przegrywamy jeszcze, ej. Mamy naprawdę fajną jeszcze przewagę. No i ta przewaga chyba się utrzyma, no na pewno.
10 koła, no jest to 4000 na plus z tej bitwy, no więc nie będę narzekał, tak? Jak wychodzę na plus, no to no dlaczego miałbym narzekać, tak? No jak już tak mówię o tej skrzyni knife, no to weźmy tutaj, wrzućmy na tym buście. 6 takich skrzynek kosztuje nas 14 koła, więc no czy to jest all in? No kurczę, może lekki, wrzucam oczywiście bota i samu, ale przed tym powiem ci oczywiście, przypomnę, że osoby wpłacające z kodem Croxy mają szansę wygrać takie piękne skiny. Wystarczy, że 4 dyszki wpłacisz i masz szansę każdego z nich zgarnąć. No jak wpłacisz 2 dyszki, no to taka awupka, jak 3 wpłacisz, no to jeszcze taki redlining, taki USP, takie rękawiczki, więc zapraszam oczywiście serdecznie do skorzystania. No a ja teraz wyjeżdżam w tą bitwę moją, wrzucam oczywiście bota i samu i niech się dzieje, wola nieba. No mam nadzieję, że taka M9 fake, no tutaj dla wuja wleci, no jest bajonet Tiger Tooth, jest to 2400, czy to jest skrzynka na plus, no, no stówkę na plus, tak, no więc można powiedzieć, że spoko, no ale tutaj no niestety, no wjeżdżają klasycznie Forest de Depaty, które, oj, tutaj sztyleto, ty to kosztuje 5 koła, stary, ty, ej, sztyleto jest taki drogi, no powiem tak, tego się nie spodziewałem, tym bardziej, że spada drugi i no już tutaj 10 koła ma mi przeciwnik, żeby do tego wrócić, o Jezu, no nie wrócimy do tego już na pewno, no dziękuję za oglądanie, no nie można wszystkiego wygrywać, tak, widzimy się na następnym filmie, trzymajcie się, pamiętajcie, jak jesteście na plus, to sobie wypłaczcie, żeby wszystkiego, jak pan prowadzący, nie stracić.